Start recording emergency video. Od tego mnie nagra. Jak zatrzymuję klimę, nie? Dobrze, że wolno jechaliśmy. Już tak wolno, wiesz, podziwiając. W takim miejscu, zobacz, kurczę. Dokumentów od auta nie chcieli. Tylko kto? Czyli wiesz, uchodźcy, nachodźcy, może nie. Mamy sierpień i rozpoczynamy kolejną wyprawę na Dolny Śląsk. Znajdujemy się w okolicach Bolesławca. Zamek, ruiny Zamku Gwiezdno na Warcie Bolesławieckiej. Mamy coś takiego. Piękny, stary las. Jeden z pierwszych zamków w tych okolicach. Zniesiony z kamienia. I zostało taka miejscówka na ognisko. Może dzisiaj będą kiełbaski. O. Stare drzewa. I została fosa. Mur grubości około 1 metra. U nas też wszystko dobrze. I rodzice tylko mogą łapkować. 9 już łapek. Słońce już zachodzi. Tu mamy cebulowisko. Już podeptaną cebulę. Cebulę trzeba podeptać, żeby w bulwę rosła. Tam jest podeptana, a tutaj nie. I zaraz pierwszy nocleg przy zameczku. Tak to spędzamy na świeżym powietrzu. Ciepło, piękne lato. Drugi kędzik i ruszamy szlakiem dolnośląskich zabytków. Wchodzimy na teren mauzoleum rodu właścicieli pałacu w Warcie Bolesławieckiej. Wykonane z piaskowca, osadzone na 8 kolumnach. Zadaszenie z blachy ocynkowanej, jakiejś cynkowanej. Herb rodowy. Coś pokruszone, pospadało. Ruche san fit. Widać, że już trochę ktoś tutaj porozbijał. Coś tu pospadało. Blacha cieniutka już bardzo. Ale jest dzieło sztuki. Piękne kolumny. Wszystko poukładane. Spasowane. Warta Bolesławiecka. Mauzoleum. Dolny zamek, zamku Grodziec. Idziemy do góry, na tą stronę. Tam jest zamek właściwy. Idziemy właśnie do niego. Tutaj wieżyczka z czworoboku. Mury zamku wykonane z kostki kamiennej, prawdopodobnie bazaltowej, powulkanicznej. Tu jest fosa w dole, tam jest mur i tam jest wejście na zamek. Zamek Grodziec. Jest część tutaj oddalona od zamku. Wspomnienie minionych czasów. Tu jest kolejny obiekt. Może jakiś taki ala kościelny. Zaraz zobaczymy.
drobne prace gospodarskie tutaj są, widać. Dachówkę, karpiówkę zdjęli. Bardzo gruba. No, całkiem fajne. Wszystko ogrodzone, nie wejdziemy. Jestem wzbroniony. Aha, ławeczka w środku. Wieża jest pusta. Z tej strony zrujnowane. Wszystko co fajne, niekomercyjne jest tutaj zaznaczone jako nie do zwiedzania. Ale bardzo fajna wieżyczka. Chciałoby się ją zwiedzić. Na nią wejść. Baszta. Bardzo mi się te wole oka podobają, wiesz, jak dachówka tak płynnie przychodzi. Wolę takie coś niż jak są trójkątne czasami robią. No drzwi, ale już ząb czasu też je naruszył. Już byś nic byś z nich nie zrobiła, Kasia. Ale ja nie chcę z tym drzwi nic robić. Ja je chcę tylko... To zobacz, to jest imitacja, wiesz? Zaimpregnować. To płyta pilśniowa nabite te. Właśnie. To jest imitacja. Ja bym je zaimpregnowała i powiesiła, wiesz, gdzieś na jakiejś fajnej dużej ścianie jako... Te mogą być oryginalne, zobacz. Nad kanapą na przykład. Te są oryginalne, chyba nie też. Ale to mnie dziwi, wiesz, że co oni tu robili? Nabijali na każdą tą? Co to jest? I tu wejście trzecie. Teraz jest od razu. Pałac, skała i zabytkowy park przypałacowy, skale. Idziemy zwiedzać. Zwietrzeje bardzo. Skała Muminek, jak się nazywa. Parku w skale. Wycięli na doniczki. Skałka. Jak tam wejść? Łańcuchy jakieś były kiedyś. Ale to jest skałka wspinaczkowa, wiesz, generalnie. Tu powinny być kotwy. No są. Tak? Nie wiem, czemu tu nie nosisz okularów. Żeby oczu nie przyzwyczajać. Formacja skalna. Jest bardzo wysoka. Czemu tam mam iść? Gdzie? Tam na dół. Gdzie na dół? Tu powinno być takie dawny kamieniołom i miejsce na ognisko zobaczyć. Tu jest oficjalne miejsce, wiesz? Ogniskowe. Szałasik jest. Ale nie palone dawno. Taka miejscówka. W parku przy pałacowym skała. Kolejny piękny dzionek na Dolnym Śląsku. Znajdujemy się w parku w Lwówku Śląskim. Bardzo fajna miejscówka na zlot praktycznie. Można nie tylko konwój tutaj przyprowadzić, ale cały zlot tutaj organizować. Tutaj z tamtej strony znajduje się taki skwer kombatanta, taki pomnik. Tu mamy całą miejscówkę do organizowania wieczornej biesiady, łącznie z ogniskiem.
tutaj dwie wiatki, tam dwie wiatki, tam jeszcze są stoły z tyłu, tu mamy miejsce na ognisko, no a mały śmietnik trochę. No i tutaj cała polana do wykorzystania dla samochodów, do parkowania. Zlot kombatantów ziemi lwowieckiej w roku tysiąclecia państwa polskiego. Tu mamy od razu taki ala lasek. Tu mamy drugi, trzeci, tam kolejne zloty. W 95 ostatni. Miejsce fajne, stąd do Biedronki Lidra kilometr. Można na pieszo się przejść, zaopatrzenie zrobić.